Statystyki są niepokojące. Według danych gromadzonych przez policję w całym kraju rocznie dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy włamań do domów i mieszkań. Do wielu z nich dochodzi w okresie wakacyjnym, kiedy wielu z nas swój dobytek pozostawia na dłuższy czas bez kontroli. Z okazji Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Włamaniom do Domów, obchodzonego właśnie 19 czerwca, policja przypomina o tym, o co należy zadbać, by podczas urlopu móc wypoczywać spokojnie. Przy okazji obchodów Europejskiego Dnia Przeciwdziałania Włamaniom do Domów Komisja Europejska i kraje europejskie z służbami mundurowymi na czele po raz szósty ruszyły z kampanią społeczną, mającą uświadamiać i przypominać, jak w sposób wydawałoby się oczywisty, a wciąż zapominany, zabezpieczyć swój dom lub mieszkanie przed włamaniem i kradzieżą. Przede wszystkim musimy wykorzystać wszystkie urządzenia, które posiadamy, czyli wykorzystać te nasze atestowane zamki. Jeżeli posiadamy jakieś rolety antywłamaniowe, to oczywiście trzeba je uruchomić. Jeżeli posiadamy jakiś system monitoringu, to jak najbardziej również trzeba go włączyć. Przed takim wyjazdem też trzeba by się zastanowić, czy nie warto zdeponować jakiejś większej ilości gotówki, oszczędności, powiedzmy biżuterii, czy jakichś innych oszczędności w banku. Pamiętajmy również o mediach społecznościowych, o tym, że te media społecznościowe są dużym źródłem informacji dla potencjalnego przestępcy. My często przed wyjazdem na wakacje publikujemy różne informacje właśnie w tych mediach społecznościowych, że wyjeżdżamy w to i w to miejsce, że jak długo tam będziemy, kiedy wracamy, a nigdy tak naprawdę nie wiemy, kto to nasze konto społecznościowe obserwuje. O obserwowanie naszego domu lub mieszkania warto poprosić, ale zaufaną osobę, która przez dni naszej nieobecności będzie sprawiała wrażenie, że w środku ktoś jednak się znajduje. Na przykład uchylając okna czy zbierając ulotki spod drzwi.